Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu. Mama, daj lampę. Proszę. Sekundkę, tam oczywiście wszystko chciała sama. Teraz z rączką, bardzo się cieszę. John został w pokoiku. I trochę sobie dosypię. Na basen, najpierw idziemy eat. Tak, najpierw idziemy eat i potem idziemy na basen, tak? Mama. No. Idę pływać. No, ty chcesz pływać. Mamo. Z mamą, tak? Mama, nie masz kostium. Mam kostium, wiesz? A ja też? Ty też masz kostium. Tak. Tak. No, idziemy na śniadanie. Zobaczymy, co dzisiaj jest na śniadanko, my co? Mamy kostium. Aha. Idziemy pływać. Zajęło nas to 20 minut, ale mamy całe nasze jedzonko. Mamy wtedy śniadanie. Spadł jeden. That's okay. Smacznego. A tutaj moje śniadanko. Dużo warzyw, trochę białego sera ze szczypiorkiem, szynkę i jedna buła. Tak? Tak? Matylda ma nowy warkoczek, tak? Fajny, co nie? I tak właśnie wygląda ubieranie Matyldy na zimę, tak? No. Stwierdziliśmy, że idziemy na spacer po śniadaniu i szukamy plac zabaw. Naprawdę ładnie tutaj jest, ale nikogo nie ma. What's happening to me? Ice. Ice. To jest plaża, takie małe molo. Naprawdę fajnie. I tam jest woda, nie widać jej. Ale super. Fajnie. Dobra, zbierzamy się, idziemy na plac zabaw. Co nie, Matylda? Mam cię złapać? Co mam ci zrobić? Picture. Jak czytasz mapę? Brawo! Już ci robię zdjęcia, już. Znaleźliśmy plac zabaw, ale jest zamknięte na zimę, ewidentnie. W sumie dobrze, bo by było dzisiaj trochę ślisko. No ale... Jest plac zabaw! Rock walk?
jesteśmy w kostiumach. Ja z moim brzusiem. Cieszę się, że kupiłam ten kostium w sumie na Florydzie, bo też znowu nam się sprawdza, czy mi się sprawdza. No i mogę spokojnie sobie pójść popływać. No, ja po prostu chcemy tam pójść zobaczyć. Ja długo na pewno nie będę, tylko chciałam trochę pobawić się z Matyldą. No i niestety tam nie można nagrywać, to nie będę mogła wam pokazać, ale jeśli chodzi o sam basen, to jest naprawdę całkiem spoko. Matylda, gdzie idziesz? Na basen. Na basen? Fajnie będzie? Będziemy pływać. No, będziemy pływać, tak? No ja już jestem ubrana po basenie, jak mówiłam, nie nagrywałam na basenie, bo było naprawdę sporo osób i też jest krępujące i wszyscy też, jakby było mnóstwo znaków, żeby nie nagrywać, nie robić zdjęć i tak dalej, to nie mogę wam pokazać, ale basen naprawdę bardzo fajny. A ja byłam tylko tak z pół godzinki, John z Matydą został trochę dłużej, żeby się wybawiła. No i się wykąpaliśmy, przebraliśmy. Ja mam sukienkę dzisiaj, taką fajną czarną. No i dzisiaj Matylda po kolacji mamy dyskotekę. To myślę, że też będzie dla niej fajnie. To trochę później pójdziemy spać, ale myślę, że całkiem spoko, bo dyskoteka się zaczyna o 19. Nie, no nawet jak wrócimy o 20, to będzie okej. No. Wyglądam jak śmierć, ale całą noc nie spałam. Ty też nie spałaś? Matylda spała twardo. Aha. Przez to, że chyba mnie nam wzięło na nesting, tak się mówi po angielsku, gdzie już chcę przykować wszystko dla nowego Didi. No i po prostu oglądałam, czytałam, nie mogłam zasnąć, miałam miliard myśli po prostu w głowie i nie mogłam sobie z tym wszystkim poradzić. Miałam wczoraj mieć spa, oczywiście nie było. No ale sobie, oni pójdą na basen, a może ja sobie wtedy zrobię i ogarnę. I w tym czasie też snaż spakuję. No, idziemy na śniadanko, potem będzie basen. I potem wracamy do domu. Matilda! Hi! How's your breakfast? Dobrze. Już jestem w pokoju. Właśnie nałożyłam na stopy taką maskę do stóp. To nie jest ta maska uszczająca. Bo powiem szczerze, że raz używaliśmy jakoś, nie wiem, nie przypadłam, po prostu to mocno nawilża stopy, można do 40 minut mieć to na nogach, na pewno dłużej też, a na to nałożę skarpetki cieplutkie, maskę, a ktoś mnie się pytał, jakie maseczki używam, powiem wam szczerze, że używam takie, które mi wpadną do oka, w trakcie ciąży nie używam nic, co mi podrażni skórę. To normalnie takie, które nawilżają, mocno nawilżają, to staram się
te używać. No i plan jest taki, żeby zrobić teraz research, co potrzebujemy dla dziecka. A bo jak wam mówiłam, po prostu wpadłam w taki amok, że nic nie mamy przygotowanego. No i niektóre rzeczy to mamy, zostało nam po Matyldzie, a niektóre rzeczy dałam koleżance, a i po prostu nie wiem, co mam, co jeszcze potrzebuję i tak dalej, i tak dalej. No, taki research i herbatkę pić i odpocząć przez tak jeszcze 40 minut i potem zabrać się do pakowania i ogarniania, żeby John jak wrócił, tylko oni się szybko wykąpali i już będziemy mogli pójść się wymeldować, bo musimy stąd wyjść do 12. Kto wrócił z basenu? Ja i tata. To i tata, i fajnie było? Tak. Dobra, idziecie się kąpać? Tak. Fajnie. Popatrz, mama nas wszystkich spakowała prawie. Say thank you, mommy. Thank you, mommy. I love you. Hello. No ty daję przekąskę. My już spakowani. I idziemy, tak? Fajny weekend, John? Fajnie było? Fajnie było, Matylda? Wracamy tutaj, kiedy... Na basenie było najfajniej, tak? No dobra. Next time with mommy. No. No. With daddy. Dobra. I love you. Pa, pa, hotel. Pa, pa. Pa, pa. Jesteśmy na Florydzie. Co wygląda jak Floryda? Just kidding. It's Zegrze. Pięknie tu jest. Pierwszy raz jestem. Możemy tutaj szukać mieszkania. Tak? No dobra. Twarze. Ludzie. No i fajnie. No. Duży plac zabaw. Niestety Matyldę, to jest czas na Matyldę drzemkę teraz. Molo większy niż on w Sopocie. Typ. Wcina orzeszki. Pan przez pieszych jedzie rowerem. Zdrowy. To mi nie przeszkadza, ale no, powinien coś wysiąść. Siąść z rowera, przejść przez ulicę i... Z Warszawy, bo spieszy się. Jesteśmy w domu, wróciliśmy, się rozpakowujemy, a Matylda bierze swoje koniki i je, i je układa. I śpiewa. Spała w samochodzie? Jak długo spałaś? Godzinkę? Niecałą, co? Może będzie dobra noc przez to, co? Na co robisz? Sortuję właśnie, tutaj mamy rzeczy po Matyldzie innych dzidzi i biorę wszystko od 0 do 6 miesięcy, tak? Pisama! Twoje spodenki były, wiesz? To są moje koszulki. No, były twoje spodenki. In the daytime? The daytime. No teraz są za małe, tak? Tak. Ale będą dobre dla twojej siostrzyczki. Moje. Tak. Gdzie to? Gdzie to jest? To jest co? To jest bieba. To jest bieba, tak. Tak. Tata, to jest bieba. Wow. No? To pretty. Jest bofie bieba. Pretty. Muszę to. Muszę trzymać.
będzie mała. Ja wtedy będzie mała, wtedy ja będę mało się. Okej. Good girl. No to już są rzeczy takie dla noworodków, no, potrzebujemy jeszcze piżamki. W sumie wszystko, co ogarnęłam, to potrzebujemy piżamki najbardziej. Takie, wiecie, z suwakiem najlepiej. A słyszałam, że w Stanach też robią na magnesy. Jak macie jakieś polecone takie piżamki, wiecie o co? Chodzi mi o te ze stopami. O, na przykład takie, czy to są pajacyki. Takie, tylko nie na... na takie spinki, tylko właśnie zapisane, zapinane, najlepiej, żeby też w dołu mieli zapinane, bo o wiele łatwiej jest po prostu zmienić pieluchę wtedy w nocy. No i to są rzeczy jakby po Matydzie i po Tosi, niektóre, ale to są strasznie takie małe, wiem, że szybko jakby mało wyrośnie. W ogóle ten sweterek, słuchajcie, ten sweterek jest tutaj. Tu o. Tu o. Moja mała Matylda była wtedy. Co masz tam? Milk, tak? Matylda wzięła Dzidzię swoją i nakładała jej też jej ubranko, które miała w szpitalu. To są dla dzieci, którzy są wcześniakami. Matyda nie była wcześniakiem, ale się urodziła i ważyła 2800, potem jej waga nawet spadła do 2,5 kilo. To to nosiła przez 2-3 tygodnie nawet. I dobre jest dla Lali. Co? No daj Dzidzi mleczko, jak chcesz. Dzień dobry w poniedziałek. Jeszcze musimy się trochę rozpakować. Wczoraj mama poszła spać wcześniej, co? No. Ja też. Ty też. Co? Ty masz 2 latka teraz? No. I no, to był jej pierwszy body. Zapiąć? Dobra. Mama. Teraz cała zabawa polega na tym, że Matyda mówi, że Lala ma kubkę i ją przebiera, a ściąga jej te body i potem nakładamy, i czy ten pajacek. W sumie fajna zabawa, bo już cały poranek tak się bawimy. Dobra kochani, ja tutaj wyskakuję do pracy. Idę do pracy, będę edytować tego vloga, który właśnie oglądacie, innego. Jeśli chodzi o hotel Warszawianka, myślę, że z żoną nagramy osobny film o tym, co nam się podobało, co nam trochę mniej się podobało, co by mogli zrobić lepiej, a co było cudowne, bo myślę, że to będzie warto mieć taki filmik osobny na ten temat, przez to, żeby jak ktoś by chciał robić rezerwację tam, a żebyście wiedzieli, jak mówię, ten jakby zapłaciliśmy swoje pieniądze, żeby tam być i tak dalej, i tak dalej. No, dobra. Kochani, może tutaj zakończę ten weekendowy, wyjazdowy vlog. Mam nadzieję, że się wam podobał. Starałam się nagrywać jak najwięcej. Jak wam się podobało, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i Dzidzia, która będzie już niedługo. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!